Głębiej już połącz się sam ze sobą, przejdź przez zero. Ustaw się w odpowiednim miejscu dla siebie. Ok. I teraz na trzy połączysz się z naszym walkiem. Raz, dwa i trzy. Pierwsza rzecz, to mam właśnie tak jak Waldek otwierał oczy, wiesz, i zaraz mhm. potem jak się zacząłem łączyć w ogóle z energią, to poczułem na, na oczach w sensie takie ciężkie powieki, że jakby się same oczy zamykały. To tak jakby ktoś dwie pod, takie dwie pod, nie podkowy, tylko te do kucia nie miadła, tylko to się nazywa kowadła. Tak jakby dwa kowadła dosłownie położył na oczy i te oczy same się zamykają. Nie? mgła, jaką ma po prostu tak jakby, ja będę na razie fizycznie to opisze, a to, to ma odniesienie w ogóle energetyczne, nie? Ma taką mgłę na oczach, gdzie jest jedna rzecz pokazana, jest w punkcie. Czyli tak bym to opisał, że jakby miał czegoś nie zobaczyć na zewnątrz, wokół siebie, czyli jest po prostu zablokowany Czyli patrzenie centralne tak nie tak, ma bocznego. Tak jak, tak jak oglądanie mhm. telewizji e, kiedyś e, jak dzieci czasami siedzą lubią tak oglądać telewizję bardzo mhm. blisko nie czyli brak spostrzegania e, zewnętrznych tak jakby to co się wokół nich dzieje podczas tego tego oglądania i on tam mgła to jest taki, takim właśnie telewizorem może być co może być mu wyświetlane nie? i to dotyczy właśnie e, jego energii e, nie wiem, dlaczego blokuje mi, żebym nie powiedział, że duszy. Dlaczego nie mogę użyć tego stwierdzenia, że to dusza ogląda? Mhm. Na pewno jego energia ogląda, nie? Energia. Tak jakby dusza była gdzieś dalej, za tym wszystkim. Tak jakby było to po prostu, tak jakby bańka, w której jest dziura, tak? Być mhm. może, że ta dusza jest w bańce, i ta dziurka to jest właśnie, że ona, tak jakby ma mały podgląd, nie? Bardziej do tego bym się skłaniał, do, do tego opisu. Że ta dusza jest gdzieś dalej, nie? Musisz go rozpoznać. Tak, jest to. Znaczy, jest, słowo pada powłoka, tak. Yy, yy, Waldek jest w środku, nie? Mhm. Zapytaj się o zgodę na pracę. Wiesz co, to jest tak jak w niemym filmie, nie? Yy, tak jak kiedyś Charlie Chaplin, yy, 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 film mimiczny. Ukłania się, tak, dyskutuje, wiesz, wyraża zgodę, ale nie ma jakby fonii, nie? Czyli brak głosu, tak? Tak. Okej. Okay. Ale wyraża zgodę, tak? Tak, tak, tak. tak. Okay, Tutaj dobra. Całą, z całą sobą, całą jakby energią, tak. Natomiast jest to jakby za barierami, tak. Jest parę barier. Czyli jest parę tych baniek, tak? No, powiedziałam parę barier, tak? Z tym, że to jest na zasadzie odczucia. Dlatego ja nie widzę tych paru barier. Nie? Rozumiem. Okej, okay. dobra. Dostaliśmy zgodę, mamy połączenie i teraz yy, wiem, że nie mówi, więc wyczytuj z bliskiej, jakby z bliskiego odstępu z aurycznego pola, żeby dostać odpowiedzi, dobrze? Okay. Czy wygodnie mu z tymi kowodłami na oczach? Czy to jest tak jak samo zamykające się drzwi, tak jak otwiera to y, zaraz się zamykają, tak to jak drzwi na klackę, klatce schodowej jest samo z samozamykaczem, który hmm. jest bardzo silny. Nie? Hmm. Czego ma nie widzieć? Nie może zobaczyć czego ma nie widzieć. Właśnie to tak działa, że, że y, gdyby ten y, jakby y, do naszego czasu porwać y, o, o jeden dłuższy milimetr y, czasowy, tak sekunda, tak minuta, gdyby widział, to by może by zobaczył, tak mm -hmm, o co chodzi, mm -hmm. w czym jest problem. Te mm -hmm. przebłyski są na tak krótkie, są tak jakby precyzyjnie ustawione, żeby nie rozpoznał stanu, tak. Niczego o co ponad. Mm -hmm. Tak, to jest, co to jest ustawienie jego energii w takiej blokadzie rozwoju i ciała i duszy jednocześnie, tak, bo to jest bardzo mocno powiązane ze sobą. Ciało, jeżeli, jeżeli miałbym się odnieść do ciała. No bo właśnie chciałam, żebyś zszedł do ciała i zobaczył te kowadła, ten brak wymowy w ciele eterycznym. To, to nie, nie wiem dlaczego, ale czuję. Nie wiem, czy on jest czynny zawodowo, czy, czy, czy nie, ale czuję tak, jakby hmm, celowość wokół niego, panów. Być może, że to są współpracownicy jego, że na rękę jest to, że on jest mało, tak jakby mało wylewny, mało ten, znaczy jest na rękę to, że nie jest nie żąda o swoje, tak, nie walczy o swoje, jest jakby dostosowany do otoczenia. Nie? Czyli pasuje, pasuje do otoczenia, bo milczy, się nie upomina, tak, nie, tak. połowy rzeczy Wiesz, bo in, nie zobaczy. Nie korzystają, tak. Jeżeli chodzi o ciało korzystają. fizyczne, tak, to tak mhm. to widzę, tak. Widzę go to kosztuje? Nie, nie kosztuje go, bo nie wie, że to, że to jest jakiś, jakaś blokada, tak. że to, to jest no, właśnie tak ten, rodzaj, ten to jest rodzaj tego niewidzenia, że inni korzystają. Wiesz, ja tam e, czuję jakby e, grupkę mężczyzn, e, mhm. którzy po prostu bardzo go lubią. E, właśnie przez to, że e, nie wiem dlaczego ciężko oddycham, e, dlatego że go wykorzystują, nie? E, a on okay. tym nie wie. On po prostu jakby to zdiagnozował, wiesz, oni go bardzo lubią. Wiesz, jest, e, jemu się wydaje, że to jest taka uczciwa relacja. E, super, e, a w gruncie mm -hmm. rzeczy relacja jest tylko dlatego, że e, taka super, e, że z niego mają korzyść. Nie? Rozumiem. ok, Dobra, jeszcze mi potrzebne y, takie informacje. Dlaczego ci ciężko się oddycha? Przyciele ciele zaczęło krótki, ci się ciężko krótki, oddychać. Krótki oddech i schody mi się pokazują, nie? No. Aha, czyli jak zadyszka jak na schodach, tak? Tak. Ok, I to przyciele, prawda? Tak. Dobra, zobacz co tam jest w płucach. Zobacz od czego. Czemu to nie mają płuca? A co to tam jest? jest? to nie płuca, to jest wszystko tak jakby wokoło, nie? Wokół. Dusi Wiesz, go otoczenie, e, tak? Normalnie bym powiedział, kompresji? że e, ciało, które jest mało ruchliwe, to jest otyłe, czyli tłuszcz, tak? Mhm. E, natomiast e, nie jest to nic fizycznego, dusi się po prostu, mhm. on po prostu się dusi, nie? On ma sprawne organy, tak? E, jeżeli chodzi o płuca są pełnowymiarowe, ale z jakiegoś mhm. względu coś go tak przytłacza, że on nawet tego nie jest w stanie powiedzieć, co to jest. E, normalnie w organizmie nazwałbym to tłuszcz, w życiu, no tutaj może być tam ta gładnie, to jest tam mgła w, w życiu codziennym, czyli nie widzi, nie widzi po prostu relacji, tak. Nie rozpoznaje Rozumiem. tych relacji prawidłowych. Mhm. Nie? Tak bym to to mógł zinterpretować, bo jak się poruszam w jego przestrzeni, patrząc wokół niego, to jest tak jakby pożądanie zysku, właśnie tego, no, że on jest dobrym człowiekiem, tak i jego jest wykorzystywany. Nie? Między innymi przez to, że, jest, że nie rozpoznaje tych relacji, prawda? Nie jest w stanie z twarzy, z mimiki, z tembru głosu wyczytać pewnych jakby podtekstów, tak? O no to to chodzi? Jest, tak, tak. Można, można to tak opisać, jak ty to, to yy, mhm. zdiagnozowałaś, natomiast to jest jeszcze głębsze, nie? Jeszcze głębiej. Tak, tak, mhm. tak. Ale od tego trzeba zacząć, tak. Rozumiem. Mhm. Poczekaj, sobie zapiszę, bo to ważne. Bo to nie tylko mimika, nie tylko, wiesz, jakby... No tak, sytuacje zachowania, mhm. y, intencja, co kto pomyślał, co miał na myśli, dalekosiężne knucie, plany, no to jest bardzo szeroko, bo to jest życie, no to jest bardzo szeroko, okej. Okay. Czy w ciele fizycznym możesz, y, może ruszać y, y, twarzą, buzią, może wydawać dźwięki? Znaczy, samo poruszanie jest jak najbardziej możliwe, tak? Mhm. Bolimy teraz jakby mózg, głowa, czyli tak jakby płat czołowy, w tym sensie, że to dalej jakby jest konsekwencją, znaczy następnym aspektem tego, że to oczy i opadają. Stan, w jakim teraz jestem tutaj w jego ciele, to jest nie rozmyślanie długich jakby wywodów nad relacjami, wiesz, nad sytuacjami, tak, co się zadziało, tak, w jego otoczeniu, dotyczącego jego osoby. Mhm. I to jest takie jakby, od... to jest nieważne, nie? To jest nieważne. Jakby... On to zrobił, tak, to jest jego tam sprawa, nie? Ja tak jakby dalej to przeżyłem, nie? Okay. Płat czołowy mnie interesuje. Przybliż się bliżej płata czołowego. Zobacz, czy tam widzisz jakieś zwapnienia. Pierwsze słowo, pierwsze słowo to jest tlen. Tak? czyli yy, niedotlenienie to jest... płata czołowego. Tak. Skoncentruj się na naczyniach włosowatych w płacie czołowym. To są te drobniejsze naczynia na wierzchu płata czołowego. Czy one są zapchane? Nie, wszystko, zobaczyłem konsekwencje tego krótkiego oddechu. Tak? Yy, czyli yy, znowu wracamy do yy, sytuacji energetycznej, którego otacza. Nie? Nieświadomie go przytłacza. To jest wszystko tak jakby... W życiu fizycznym też jest przytłoczony, chociaż o tym nie wie. No teraz jesteśmy przy ciele, nie? Generalnie to Czyli co wszystko teraz opisuje to, dotyczy w ciała fizycznego, bo sama dusza to jest w tym jakbym powiedział w środku takiej bomb bombki. Który, tej, tej rybki rozdymki, można by powiedzieć, nie? To jest idealnie porównane, jak rozdymkę polakierujemy, ale od środka to jest taka śliska, wiesz? Co prawda jego kula nie ma kolców, nie? Okej, okay, dobra, to czyli najpierw go, wiesz co? Najpierw go wyczyścimy, rozkompresujemy i potem będziemy rozmawiali, jak już będzie mógł mówić. Okej, okay, wracamy do, do tego ciała astralnego, które tam spotkałeś, bo to jeszcze nie była dusza, prawda? Okay. Niech ci kiwnie głową, jeżeli może. Przechodzimy do pracy. Wydaje zgodę? Tak. Ok. Po pierwsze musi wyciągnąć swoje energetyczne ręce. Jest w stanie? Tak. Poproś, żeby zdjął te kowadła razem z całą energią i instalacją, jaką za sobą niosą i postawił obok. Obejrzymy sobie obok, co to jest. To jest w ogóle coś w rodzaju tak jakby... Hmm zbroi, która jest nałożona na, na głowę mm -hmm. hełmu, tak. Mm -hmm. Bardzo, bardzo zbliżone jest to do przyubicy. Jest to cała instalacja, to nie są tylko te podkowy. Nie? No tak myślałam właśnie, czy obejmuje? Barki. Barki obejmuje. Wiedziałam od Energetyczne rady, że barki, tym tak. Okay. E, czyli to, to się opiera na tym, czy miał przez ten hełm, który miał nałożony, czy przez tą instalację, która była tam nałożona w ciele eterycznym, czy miał wysyłane lub odbierane sygnały? Nie, nie widzę, ale na przykład jest to związane z tym krótkim oddechem też nie. Ma uh -huh. e... no, no, w ogóle cała zbroja budowana, nie? Całą cały, zbroję zbudowana. Całą zbroję. tak? Cały zakuty jest, tak. Okej, okay, dobra. Poprój, żeby zdjąć z siebie całą tą zbroję razem z całą instalacją, żeby wyszedł z tego stanął obok. Okay. Jak się teraz czuję? Nie wiem do czego słyszałem plecy mi puściły, nie? Czyli puścił jakby ból z pleców, nie? E, Jesteśmy teraz przy ciele e, subtelnym, czyli przy duszy, nie? Jest to e, stwierdzenie lekkości poruszania się e, w komunikacji. To, jeżeli, kompresację pleców. Tak. Wyczułam to od razu. Uh -huh. Puściły mu plecy. Odczuwa ból w plecach? Czy znaczy, to jest rodzaj wolności, wiesz w poruszaniu się? To jest e, sposobność. My to nazywamy po ludzku komunikowania się, nie? E, prawda, a tam e, przemieszczania się, czyli ma okay. możliwość przemieszczania się w polach, w polu astralnym, tak, okay. z tym, że to jest dalej, e, widzisz, jego tam dusza w jakiś sposób jest podzielona, nie? to jest taki jakby wizerunek, który był zniewolony za tą bańką, nie, ta bańka dalej jest, tak, jakby ta większość świadomości jego energetycznej jest dalej mhm. uwięziona, a to, co było zniewolone, to jest tylko część, która jakby się wydostała, jak z projektora, jak z wyświetlacza, który rzuca film na ścianę, prawda? Mhm. Jest takie okno świetle i to było też e, zniewolone. To, co żeśmy odblokowali, to dotyczyło tego światła, które się uwolniło w te, z tej przestrzeni. Mhm. Rozumiem. No dobrze, ale zdjął pierwszą tą warstwę, tak? Tak, tutaj jest, na tą chwilę bym stwierdził, że jest mhm. ta energia, która się uwolniła z tej, możemy powiedzieć, mhm. nazwijmy to rybki rozdymki, tak, ze środka, jest mhm. uwolniona. Okej, okay. i teraz zapytę się, jak długo stał w tym, w tym rybie? Bardzo długo. Wiesz co, zobaczyłem w ogóle małego chłopca pięcioletniego. Mhm. Pokazała mi się mama przez moment, ale to było takie mrugnięcie, że nie mogę teraz do niej wrócić. Zaraz może. Narzucić. Ale pamiętasz o mhm. tym mrugnięciu. On widział to, to wszystko zawężone, tunelowe, więc to wszystko będzie okay. takie skompresowane. Okay. Jakby weź na to poprawkę, bo to były, wiesz, szpiczaste takie patrzenia. Jeszcze raz wracamy do tej mamy i tylko rozciągamy to wszystko w czasie na trzy. Raz, dwa i trzy czy znaczy, pokazała mi się tak dosyć jakby, bym powiedział, osoba, która jest jakby u tyła, tak? Co jest może bardzo jakby istotne, bo to jest jakaś wielkość, tak? Ta wielkość może nie była osobą u tyłą, ale jakby wielkość energii, energii wiesz? Mhm. Że wystarczył ułamek sekundy, żeby zatrzymać jego w locie, dosłownie. Mhm. Że, czyli to było jak chciał dokonać skoku, jak mhm. chciał dokonać skoku, czyli wyboru, to energia mamy robiła tak z nim. już nie było, tak. Nie było. Czyli już to było działania. przedstawione ta otyłość jako siła i wielkość, tak? tak że to było jest, większe, jest, silniejsze od niego. No jest działanie takie, że. No jest Hamujące. To totalna władza, tak. Mhm. Ile razy był tak zahamowany? Teraz wie, bo jest. Wiesz co, ja tu widzę raz, tak, a natomiast e, tak jakby skutecznie ja widzę jedną sytuację na tą chwilę. Okej, okay, gdzie chciał przeskoczyć w tamtym momencie? To zabrzmi śmiesznie, tak, bo e, bym powiedział ci, że na pole, tak, e, ziemniaki, buraki i tak dalej, to tak jak e, się e, zrywa e, pies z zowieńcia, albo jakieś zwierzę które po prostu biegnie, tak, przeskakując, wiesz, mm -hmm. zwiedzając, mm -hmm. najpierw musisz jakby, wiesz, poczuć ten wiatr, wolność, tak. Która owiewa jego twarz. To są takie zapały, właśnie bym powiedział, poznawcze świata, wolności też. No i ta wolność mu nie została dana. Czyli był, był ustawiony już w szeregu przez to, to wielobieganie. No, ma, nie ma tu biegania, tak. Nie ma, nie ma biegania. biegania. Podporządkowanie, ok. Czy możemy teraz zobaczyć w oryginalnej formie? Co to była za istota? Bo jesteśmy w świecie duchowym. Oryginalna forma tej istoty na trzy raz, dwa i trzy. Znaczy, wiesz co? Dostałem informację słowo gad. Tak? Natomiast szukując się w samej posturze gada nie widzę. Mm -hmm, mm -hmm. Ale że gad tam był jakiś jest informacja, tak? Tak. Ok. Czy to było pierwsze wsadzenie jego w tą rozdymkę, w tą bańkę? Przed pierwszą tą, bo tam było kilka warstw, prawda? Które nie wiedzieliśmy, że jest. To jest to, pogubiłem się, wiesz, ponieważ nie mogę tego jakby y, po drodze, nie mogę hmm. wrócić teraz do tej bańki, nie? Nie trzeba, nie trzeba. Zapytaj się jego. Nie wracę, bo to już jest rozkodowane w dużej mierze, bo zdjęliśmy bardzo dużo. Jeszcze raz zadaję pytanie. Czy to jest jedna z tych, te cofnięcie z tego pola na miejsce, że nie ma biegania tutaj? Czy to jest wsadzenie go w pierwszą bańkę? Czy nie, 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 raczej nie. Okay, nie nie widzę tu powiązania. Dobra. Jakby było to pośrednim krokiem, to ta bańka się zadziała później. Okej, okay, dobra. Co było dalej? Jak ten gad wpływał dalej na jego życie, że on się by, był coraz bardziej skompresowany, coraz bardziej y, zakłócony. Za no zamknięty? i tu widzę żonę jego, tak? Y, następny etap, tak jakby może buntu y, próbowy, próby moty, meta, metamorfozy, tak? To widzę y, wpływ kobiety, która y, jemu tak jakby dała y, wiatr w skrzydła. I widzę tu tak, jakby dopiero, że on z tego właśnie pięcioletniego chłopczyka, po prostu jest no, wysokim wysokim mężczyzną, tak, szczupłym, który ma nadzieję. I mało tego wzrostowo do tej energii mamy jest wzrostem porównywalnym. No, gabarytem wiadomo, że nie jest. Tutaj widzę. Czyli że ona wpłynęła na niego dobrze. Tak, chodziło chodzi o. Wiesz co, I to jest rodzaj wyrwania się, wiesz, bo on odchodzi, tak? Odchodzi hmm. spod władania tej energii, nie? Okej. Okay. Czy ta energia odchodzi od niego? Wiesz, co on sam odchodzi? Bo to jest tak, jakbyś. Hmm. No nie wiem, ja zobaczyłem zawór, zawór wodny, tak, na kranie, tak? Przez ten mhm. czas był zblokowany, czyli ten zawór, wiesz, tam, on, nazwijmy, on jest tutaj przedstawiony, żeby to zrozumieć, jako woda w kranie, tak e, w różach. Nie? I tym zaworem zakręcającym była przedstawiona tutaj jako mama. Nie? A żona odkręciła ten zawór i uwolniła całe, całą jego energię, więc mhm. jest to taka eksplozja, że po prostu on sam odchodzi. Nie? To jest e, mhm. jego, tak? to jest jego decyzja, natomiast e, żona otworzyła ten zawór. Mhm, Okej, okay, rozumiem. No dobrze. No I On i... jest prawdziwy i szczęśliwy sam ze sobą. Mhm. E, no i de facto z żoną, prawda, bo jest decyzyjny. To daje mu możliwości decydowania o swoim ja tak, o swoim mhm. no, też no, życiu, tak jest to przełożenie. Ale tu jest to, upis, to opisuje. Ja opisuję w tym momencie energię, czyli duszę. No w tak, tym momencie tak. dusza jest wolna. Natomiast y, powiem ci od razu, że ta energia mamy która jest jakby otoczona, i już w tym samym momencie się pojawiają inne energie zewnętrzne, tak jakby rodzinne, mm -hmm. no, którą jakby budują, bym nazwał. Ja widzę to w pół takim księżycu, nie, w lewą stronę wygiętego, mm -hmm. który, który buduje się jakby w kształcie sieci. Tylko nie wiem, czy na niego, nie? Ale w tym momencie jest budowana jakaś sieć, tak? Jakbym to nazwał. Mm -hmm. tak? mm -hmm. No i czy dochodzi do zakończenia. plan bym powiedział, ale nie wiem, czy to dotyczy jego. Mm -hmm. Okej. Okay. I dochodzi do zakończenia wybudowania tego półksiężyca. W gotowości to jest. W gotowości, żeby było można użyć, jak już Tam, zacznie... na tamtą chwilę, i jest to w gotowości. Mm -hmm. Okej. Okay. Czy zostało użyte? Mam słowo, że tak. Zostało, czyli został tak. i tak złapany w siatkę, i tak został przytłamszony i, i co wtedy się zadziało? Jakby jego... długoterminowo, wiesz, bo to jest faktycznie taka ksieć, rybacka, nie? Mhm. Długoterminowo tak, to jest coś ta bańka. się wydarzało. Mhm. To jest długo... ta bańka. To jest... Rozumiem. I to długoterminowo, jak wpłynęło na jego życie fizyczne, jak się potoczyły jego losy z żoną, jak się potoczyły jego losy poprzez tą siatkę, taką tą... Z perspektywy życia na Ziemi, znaczy, ja się nie, nie wiem, czy mam schodzić do, do ciała, bo ja widzę tak, jakby znak równa się między energią, która była to sama, z życiem ludzkim, więc może z punktu widzenia duszy będę to opisywał. Mhm. To jest tak, jak w, w życiu małżeństwa, tak? pewne rzeczy są jakby na etapie tutaj. Domu rodzinnego, pewne rzeczy po prostu odchodzą w codzienność, tak? I jakby te dwie połówki żyją razem, ale obok siebie w pewnym momencie, prawda? Bo są zadania realizowane w domu, tak jakby rodzinne, i jest zarzucona sieć z oczkami dużymi, gdzie on dalej przez te oczka widzi, tak? Ale w konsekwencji jakby mniejszych relacji z żoną, tak, tych przebywania jakby czasu, bym to powiedział, do wymiany energetycznej, to jest ta sieć coraz bardziej zabudowywana. Nie? Czyli jest e, izolacja go tak. od żony, czyli jak żona go zaczęła wyciągać i stawiać go w dobrej pozycji, to została zarzucona i tak sieć, i tak wybudowane te ciasne znaczy, oczka, i widzenie tunelowe. Mhm. Tak, tak, tak. Tylko, I... że y, może bym chciał trochę tutaj tu mamę usprawiedliwić. To nie tylko mama, mhm. nie, bo być może, że y, tutaj jest y, więcej osób za, zatrudnionych, tak jakby z rodziny, do tej, no do tej sieci, tak. Z tym, że samą ideą budowy sieci była właśnie energia mamy. Mm -hmm. I teraz musi mi powiedzieć ta dusza. Czy to było bardziej dla tych wszystkich energii atrakcyjnych dusza? ciałów y, naszego Waldka, ta dusza, przy, dusza, ta energia, przy której jesteś? Okay. Czy było bardziej y, atrakcyjne ciało fizyczne? Czy bardziej dla tych bytów, dla tego wszystkiego było atrakcyjne ciało duchowe? Które ciało było lepsze? Ale on tego nie widzi. Co jest nie dla widzi. nich atrakcyjne? Tak? To, 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 co ja teraz opisuję, e, informacja widzi. o zarzuconej sieci, o odciąganiu i tak dalej, on tego, tej sytuacji był nieświadomy. Rozumiem. To jest okay. e, zbudowany e, taki jakby długoterminowy plan i ta sieć jest z tymi oczkami po to, żeby właśnie on nie widział, że jest to e, powolny, tak jakby. E, proces odciągania proces, tak. go od, od jemu dobrej rzeczy, która tak naprawdę wyszła mu na dobre. Tak. Okej, okay, dobra, super. Czy teraz jak to ma rozkodowane? Czy teraz widzi tą sieć, widzi tą bańkę dookoła, widzi te wszystkie struktury? Znaczy pierwszą rzeczą, którą zobaczył, to no. y, zobaczył, jak daleko jest od energii żony, nie. Y, co było dla niego jakby y, no, w tym punkcie, w którym teraz mi to powiedziała ta energia jego, mhm. y, że no, y, nieakceptowalne, tak. Rozumiem, okej. Okay. No dobra. Czy wracamy jeszcze raz. Teraz, jak już zobaczył całą tą strukturę, niech popatrzy na swoje ciało fizyczne, niech popatrzy na siebie jako na duszę, na energię, na ciało astralne, na wszystkie swoje ciała subtelne. Yy, cała ta struktura była szeroko zakrojonym planem i na ciało fizyczne, i na ciało duchowe. Co było bardziej atrakcyjne? Bo ja, z tego co ja widzę, to bardzo atrakcyjne było ściśle zaplanowany plan życia czyli ciało fizyczne. Co mu było, co według jego teraz, na ten moment, na tyle świadomości, co ma, co według niego było bardziej atrakcyjne, co bardziej smakowało bytom? Nie widzi dalej? widzi, tylko że jeszcze nie jest bym powiedział przez niego to przetrawione, przetrawione okej. Okay. Mhm. Czy dusza stoi blisko ciała? Tak, tak, oto zdecydowanie. Czyli ta jest y, mhm. tak sprowadzona dusza do ciała, żeby było atrakcyjne ciało. OK. Michał, zejdź do ciała w momencie, kiedy była budowana ta siatka, nie, na, nie do czasu zero, tylko moment budowania tej siatki. Okay. Zobacz, tych wszystkich ludzi, którzy go otaczali, którzy tą siatkę wzmacniali, znaczy moment budowania siatki to jest moment, kiedy jeszcze się tak jakby emocjonalnie za rękę z żoną, tak? Tak, ale już została za, za tego. Widzisz tych ludzi z boku? Tak, oni są nieświadomi, że w tym uczestniczą Okej, okay, na trzy oryginalna forma tych ludzi. Zobaczymy, bo ich nieświadomość w ciele nie oznacza, że oni Genetyczne nie są energetyczni. Genetyczne powiązanie. Genetyczne, czyli ród, czyli tak. DNA. Okej. Okay. Odkodowujemy DNA, odkodowujemy ród. Linia Gadzia, za to tak, wzięła, tak, tak, tak? Tak, o, tak? Idziemy od linii tak. Gadziej, od naszego Waldka do początku stworzenia linii Gadziej. Kto tam na samym początku to stworzył? Kto czerpał z całego rodu? Czy sam ród y, Waldka genetyczny powstał, y, znaczy może nie powstał, został złamany w, w, w strukturach jakby. Y, zniewolenia energetycznych. Y, tutaj mnie pociągnęło do, y, samych, y, no, do samego Egiptu, tak. Y, że y, w, do tamtej pory y, jego genetyczny ród y, w jakiś sposób był wolny. Tak? Tam jest y, coś w rodzaju przełamania tego, tego kodu albo podpisania jakiegoś paktu. Y, i tam wchodzi linia, bardzo silnie gadzia, gdzie jest jakiś jakby spłacany dług za to, że... Bo relacja, która jest tutaj, widzę, przedstawiona, to jest głód ludzki, po prostu. I widzę krokodyla, dosłownie. Krokodyla, który pochodzi z Nilu i tak jakby ofiara została złożona temu, temu gadowi na poczet. I no niestety tutaj widzę złożone ciało. W ofierze któregoś z członków potąg, rodziny. Tak, członków rodziny, jest to mm -hmm. mały chłopczyk. E, Na poczet polepszenia e, bytu całego rodu. Dosłownie jest to tak stwierdzone, mm -hmm. jest to tak pokazane. Jest to korzyść materialna w postaci wyżywienia, żeby ten ród przetrwał. No i, mm -hmm. i tak naprawdę zobacz, że od Egiptu do tej pory przetrwał. Tak. E, gen został przedłużony. Do tej pory, więc ten gad, który tutaj e, zainstalował się w tej genetyce tego rodu, mm -hmm. pożerając tego chłopczyka, e, jest, bo to jest rodzaj energii, tak? E, mm -hmm. On e, przejął jakąś część, e, gdzie energetycznie był e, sam gad, oczywiście, jest dalej powiązane. On jest jakby końcem ogniwa. Korzysta do tej pory. Okej. Okay. Czyli do tej pory na wszystkich członkach rodu tworzy taką siatkę, która ich przytrzymuje w odpowiednich warunkach, w odpowiednim stanie, w odpowiednim ogłuszeniu, w, od, w, od, w odpowiednim braku mhm. relacji, żeby utrzymać odpowiedni wysys energetyczny. Jaką energię? Yy, jaka energia przytrzymywała tego gada przy życiu? Czy znaczy jest cały czas powiedziane: straty, tak? Energia straty. Yy, tutaj jest to energia, yy, może nie, nie chodzi tutaj jakby o porzucenie swojej partnerki, ale yy, na zasadzie relacji, yy, jakby odsunięcia od, yy, od partnerów, tak? Od siebie, tak? Yy, bo samo zerwanie jakby więzi yy, partnerskiej nie skutkuje pokarmem dla tego krokodyla, natomiast odsunięcie, odseparowanie np. mężczyzna od kobiety jest pokarmem. Jeżeli okay. tutaj przeanalizować jakby cały ród, to tak może być, że ten mężczyzna na tej kobiety nie miał jakby czasu, tak? I to jest odseparowanie tak. i strata, a strata powoduje szereg innych rzeczy, innych blokad, prawda? takiego nie chce mi się, już mi się nie udało, już mi jedno nie wyszło, reszta nie i to jest szereg różnych zdarzeń, czyli tkanie tej siatki i odizolowanie go i wstawienie w prawidłowo ten. No dobra, mamy to roz, rozkodowane. Zapytaj się naszego Waldka, podoba mu się to, co zobaczył, co przypomniał sobie? To nie naszedł, on sobie sam to przypomniał, to miał wszystko zapisane. Jest co, teraz on analizuje, jakby mogło to wyglądać. Tak? Okej, okay, no to robimy tak, że jakby to mogło wyglądać, zmieniamy, nie jakby mogło wyglądać, tylko jak wygląda na stan dokonany. Co Wracamy jest, tam. No. Tak, dzieje się to. Mhm. Stan jest taki, ty, pamiętasz, co ci mówiłem, że korzystają na samym początku, ci panowie wokół. No, no, no. To tak jak ci panowie korzystają wokół z jego jakby dobroci, to tak samo korzystają inni. Czyli tutaj mam na myśli też rodzinę, konsumując jego czas i energię, a jednocześnie jak zabieramy tą konsumpcję z tej strony, mhm. jest bliżej swojej rodziny, swojego domu mhm. i widzi jakby, że nie tu ja to powiem tak, nie tu wydawał swoją wypłatę, nie? Czyli mhm. wypłata to jest energia, nie? czyli nie, nie w tą stronę, jakby z, z jego praca energetyczna, praca też fizyczna została mhm. spożytkowana, nie? bo tam zostało to jakby na ich korzyść. Z, z trafione, tak, oni się wzbogacili, a on z tego nic nie miał. A, a tu, wręcz przeciwnie. Że jest dalej i też nie ma jakby zasilania. tak. Okej. Okay. W stronę żony. Rozumiemy. Czyli jest wszystko zrozumiane. Przechodzimy do naprawy. Wracamy jeszcze raz do tego Egiptu. Te danina w formie chłopczyka, która tam się dokonała. I teraz poproś, żeby cały ród, który w tamtym momencie prosił o pomoc ze zwykłego głodu, wymówił wszystkie pakty gadom, krokodylom. Wszystkie. Krokodyle to są reptiloidzi, tylko bardziej rozwinięci. Wszystkie pakty, wszystkie ingerencje w kod DNA, cały, cały wysys od Egiptu do tutaj i w przód dużo, dużo jeszcze dalej, czyli na linii prostej, w przód i w tył w całym rodzie. Czekaj, mam zakłócenie. Jeszcze raz robimy od początku. Kto ci zakłócał? Wiesz, co to jest blokada moja fizyczna? Wiesz, jeszcze raz musisz przeprowadzić. Okej, okay, dobra, dobra, czyli jeszcze raz wracamy do Egiptu. Okej. Okay. Jeszcze raz, cały ród w momencie, kiedy poświęca tego chłopca, to znaczy nie poświęca, uwalnia duszę, która idzie okay. prosto do źródła i mówi źródle, co się dzieje na ziemi. Okej. Okay ekspresem, Natomiast tutaj, na Ziemi, cały ród naszego walka wypowiada pakty. Na mocy wolnej woli. Wypowiada pakty, instalacje, klatki, siatki, wszystko, wszystko, co ten za, za, zainstalował. Na całej linii czasowej, w przód i w tył, wyciąga ze swojego kodu DNA dojście gadzie, czyli ten gen gadzi, który każdy człowiek miał, niestety. Wyciąga i wyrzuca to do portalu wibracji 0. Okay. W to miejsce, bo powstała dziura w kodzie DNA, w to miejsce ta dusza, która była uwolniona do źródła tego rodu, bezpośrednio ze źródła, wyrzuca najczystszy gen odpowiadający całkowicie okay. temu rodowi. I wracamy do naszego walka, tutaj w czasie 0. No bardzo ciekawa sytuacja, no. bo widzę e, tą energię, która wystrzeliła z kranu wtedy taką samą ta, taką właśnie wrócił wolną. do normalnej pierwotnej energii. Tak. Brawo, o to chodziło. Poproś teraz, żeby zebrał absolutnie wszystko, co tam z niego odpadło. Wszystkie latające wokół śmieci, pamięci energetyczne, ślady energetyczne. Okay. Wyrzuci to wszystko do zera. Poproś teraz, żeby przypomniał sobie z jakiego źródła pochodzi, skąd jest, jak trafił tutaj na ziemię, wszystko po kolei. Ci udało? Czy nie? Znaczy widzę jego energię bardzo rozciągającą się tak jak on taki tunel, czyli nie oderwał się od tego miejsca, gdzie jest, tylko się rozciągnął, tak? No tak, no tak, tak to widzę, no, ale to nie, okay, prowadzi, mnie do, nie, nie, nie prowadzi mnie to do jakby pierw, tego źródła, z którego jakby wyszedł przed zejściem tutaj na ziemię. Okej, okay, dobra. Jeszcze raz wracamy do tej energii. Zapytaj się, do czego jest przyklejony? Co go trzyma tam, w tamtym miejscu, że nie może oderwać się od tego miejsca? Czy wiesz, ja to usłyszałem że żona, tak, ale to nie, nie, nie widzę tutaj to logiki w tym, nie? Boi się y, oderwać się, że żona go nie rozpozna, jak będzie pierwotną energią? Nie rozumiem tego, wiesz, y, czego on się boi. Okej, okay, to poproszę, żeby pokazał Ci w formie obrazów. Jeżeli nie jest w stanie powiedzieć, niech pokaże Ci w formie obrazu. Energia jest w trakcie przekształcania się, ma prawo jeszcze nie umieć może, wyrazić. może, bardziej może mm -hmm. od y, ugruntowania swojego położenia, wiesz. Mm -hmm. Jest wolna, jest szczęśliwa y, w tej przestrzeni i to jest, wróciliśmy do przestrzeni, tak jak wiesz, no to Ci mówiłem, tym, z tym kranem, tak, odkręconym, nie, czyli jest okay. wolny na swoich zasadach, nie? ale nic więcej nie widzę wokół niego, nie. Dobra, Poprosić, żeby pod, podniósł wyżej i ciało, i ducha. Energetycznie. No tak, to jest możliwe. Okej. Okay. Lepiej się czuję w tej przestrzeni, no. jak jest wyżej? To jest decyzyjny, tak. Jest. Jest, jest, jest odczuwający, przeżywający, jest zbierający doświadczenia. Jest. Mhm. Kreatorem, natomiast wiesz, ja czuję, że on ma połączenie ze źródłem. Mhm. Natomiast jakbyśmy chcieli się zestawić na równi albo porównać, no to mamy tak jakby troszeczkę daleko. Nie? Okej, okay, rozumiem. Dobra, czyli jest w procesie. Poprosi go, żeby przypomniał, jak wygląda proces podnoszenia swojej energii wyżej, czyli na wyższe wibracje, gdzie będzie bardziej bezpieczny sam w sobie. No i tutaj jest, wyszła ta żona, dlaczego trzyma go? Faktycznie, no. bo on y, tego wzrostu pragnie razem, równolegle, nie? Okay. Z tym, że tutaj jest, jest, pojawiło się szybko słowo oszustwo, w sensie takim, że. Jego żona, ten pryzmat, który mu zostawił, został tak jakby w, w informacji, w wiadomości, w pamięci, to wskazuje na to, że ona jest w ogóle w innym punkcie. nie? To jakby ten obciążnik, który jest przedstawiany w, w postaci jej energii jest w ogóle w innym wyznaczniku i on tak jakby ma pamięć jakby ciągnięcia czegoś, nie? A tak naprawdę nie musi niczego ciągnąć, nie? Czyli okay. tutaj jest jakby e, emocjonalna podpinka jakaś albo jakaś pamięć, nie? Dobra, poproszę, żeby wybrał tą energo pamięć, wybrał to, że musi ciągnąć, że coś musi robić przeciwko sobie. No bo ona że jest ktoś wyżej. Coś... Ja czuję, że jest po lewej stronie, po przekątnej, tak, jest wyżej. Mhm. W połowie może drogi do, między ma jakby źródłem, zasilające i faktycznie jakby jego padnie, to ona jego ciągnie, można by było powiedzieć nawet. Ale został mu przekręcony pryzmat, po prostu. No jest tak jakby. Poproszę, żeby stanął głową do źródła, to po pierwsze. Stoi głową do źródła, nie? Zobacz, czy jego serce jest w całości, czy nie ma pękniętego serca, czy nie jest przekręcone, czy polaryzacja serca jest w prawidłową znaczy, stronę. Znaczy, nie widzę aż tak głęboko. Wydaje mi się, że jest w porządku. Wiesz? Nie mogę uh -huh. tak jakby wiesz, prześwietlić, nie? Okej. Okay. Czy teraz, natomiast jak natomiast... widzi tą żonę po lewej Leprze. stronie wyżej, czy jest w stanie zrozumieć, że trzymały go przyzwyczajenia te grygory myślowe? Myślę o kształty. Oczywiście znaczy, on tutaj jest, no to odrzuca, tak, to co było i to uznał jako nieistniejące, także i jest parcie, wiesz, w stronę właśnie tak jakby zrównoważenia się, nie? No mhm. bo. Nie, żeby, żeby tak jak żebyś źle może nie zrozumiała, nie, nie żona jest jego źródłem, tylko on no widzi tak. to źródło. Natomiast no, tak. jakby równolegle chce stanąć obok. Nie? I to jest jakiś proces, jest jakieś wyzwanie. Nie? W procesie jest, czyli jest w procesie, poczeka na żonę, tak? Mhm. Okay, Ciało rozumiem. jakby zostało w miejscu, chociaż ma tutaj tendencję do podciągania się też w górę energetycznie. Mhm. Poczeka na żonę. Czyli g, g dusza będzie szła szybciej, nie? Czyli normalnie powinna być żona pierwsza. żeby dać nie, nie, mu informację. Co to znaczy? Okej. Okay. Na, na w pracy, na sesji. Okej, okay, dobra. Jeszcze raz poproś jego, żeby wybrał z siebie, myśl kształty, te grygory, te przyzwyczajenia, te wrzucone mu y, skostniałe siatki, które tam takie, że. On musiał ciągnąć całą rodzinę, że, był, że ta rodzina go obciążała, że coś tam. Wszystko to, co było mu wrzucone w ciągu życia, co miało go trzymać przy tym genie gadzi. Okej, okay, dobra. Wyrzuć to wszystko do zera. Poprś, żeby wysłał informację do swojego źródła jest, jest teraz w naturalnym świetle, jest w procesie, i źródło ma go zobaczyć. I źródło da mu całą informację. I schodzi energia, poprzed, żeby wysłał taką. Że um, źródło go widzi, tak? Bo e, wszystkie te rzeczy, które jakby wyrzuca do zera, e, one przechodzą przez źródło i Dokładnie. to już jest e, informacją jakby zwrotną, że jest działanie, tak że jest proces, a to jest od niego, także yy, Okej, okay, dobra. Jest połączenie, tak. Super, to powróć teraz, żeby wysłać informację, żeby źródło zesłało na niego tą swoją energię, tą, którą zawsze zsyła, czyli schodzi wirem do duszy, przez ciało astralne i do ciała fizycznego. Okej, okay, I wymiana energetyczna kilkukrotna. I zejdź, Michał, do ciała fizycznego i zobacz, czy dalej jest ciężkość oddechu w ciele. Fizycznym. Nie, zebraliśmy to. Faktycznie była ta ciężkość, nie? Jest coraz lżej. I mhm. spokój, tak jakby ten oddech jest dłuższy, nie? Mhm. Dużo rzeczy odpadło z ciała fizycznego. Co zostało tak, jakby powiedziałbym, olanych, nie? że wiesz, to nie jest rzecz, którą jakby mógł się przejmować nie brać i brać w ogóle i nie zasilać już zewnętrznych tych energii. Po prostu to jest tak, jakby kurczę, nie wykorzystujecie mnie, więc ja idę w drugie miejsce tam stanę. Okay. W tym miejscu będę robił to, ale na pewno nie da się sprowokować o żeby, się, żeby coś dla was tam, wiesz, dawać. Nie? Czyli zasadzie, tak nie? naprawdę wchodzi, ciało wchodzi w prawdę, tak? Ciało zaczyna widzieć prawdę. Odsuwa to, co jest yy, jemu. Dostało stało, nie? świadomości. Rozumiem. No to dobrze, okej. Okay. Dobra, ciało jest w procesie. Duch jest w procesie, dusza jest w procesie. Okay. Tak? tak. Zapytaj się, czy coś jeszcze możemy jemu zrobić. Nie, na tą chwilę nie. Ok, poproszę, żeby pozbierał wszystko, co fruwa dookoła niego. Jest absolutnie gładki, równy i czysty. Musi się wyrównać od góry do dołu po stopy. Ok. Mhm. Kod DNA też jest już w procesie przemian. Ok, e oczekuję jeszcze zobaczę. I teraz po, by, coś, jeszcze, coś jeszcze ma wyrównać? Coś jeszcze, gdzieś jeszcze jest zakotwiczony? Popatrz, Michał. Czy Nie widzę, wiesz. Okej, okay, wróć sam do siebie na chwilkę, Michał. Okej. Okay. Co czułeś, jak byłeś tam teraz po wyczyszczeniu w jego przestrzeni? Znaczy, jeżeli chodzi o same DNA, tak, które y, tam czyściliśmy, to jest, mhm. y, wyglądało to dosłownie w ten sposób, że to nie był zainstalowany y, gen w naszych wiesz, y, w genotypie ludzkim, tylko to było tak, że ten gen był y, czymś oblany. Nie? Bym to powiedział, że to była y, coś, coś pochodzącego od krokodyla, co było wiesz, y, mhm. jakby nie? I na skutek tego czyszczenia geny są genami czystymi, nie ma tego, wiesz, tej, tej mazi, którą było to oblepione. Genetyka jest dalej pełnoludzka, czyli bym powiedział, po prostu mhm. tak, jak jest stworzona tu na ziemi, natomiast bez ingerencja w postaci tego rytuału, który był złożony tam na początku, czyli, okay, czyli nakład. Normalnie klątwa była taka. Mm -hmm. Można tak powiedzieć, która się była zainstalowana na genotypie w postaci mm -hmm. nakładek. Ta mgła jest bardzo porównalna do tej śliny. Tak? No to jest to wszystko te, no bo nasze, nasze nie wiem, synapsy, tak to się nazywa chyba te genetyczne, mm -hmm. to, to zostały po prostu otoczone taką białym śluzem. Tak? No to bardzo mm -hmm. podobne do gesty siliny. Tak? I Czyli tak do... naprawdę to był silny gen, którym nie dało się zredukować, znaczy to... zmienić, tylko dało się go odślimaczać, prawda? Tak. No, no. Dwa połączenia, to genotyp, genotyp jest ruski. Czyli helisy, dwa helisy, tak, tak, dwa helisy tak, które tak, powodowały tak. ciężkość w relacjach i utrzymywanie, żeby doprowadzić do tej poczucia samotności, odrzucenia. Okej, okay, rozumiem, dwie, dwie helisy. Dobra, yy, wróć tam jeszcze raz do naszego Waldka, poproś, żeby wyrównał się, żeby to wszystko, no co tam? No tańczy. No. Aha. Tam cieszy się, no dobrze, tańczy. no to, to bardzo dużo energii. Poproś, żeby się wyrównał, żeby był równy, gładki i żeby sprzątnął e, dookoła absolutnie wszystko, co mu tam uniemożliwiało pełny wzrost. Mm -hmm. Podziękuj mu za pracę i wróć sam Cześć. do siebie.